Witam widzów serdecznie, tu redaktor Meksikano, znowu moim okiem. No cóż, w Białymstoku zawitała wiosna w końcu. Nareszcie, chociaż teraz strasznie dużo kałuż, jest strasznie mokro. No ale już lepiej tak, niż jak ma cały czas mrozić i śnieg padać. Wedle waszych poleceń założymy jutro Patronate'a. Jak wszystko pójdzie sprawnie, to Patronate będzie założony jutro. Będzie można wrzucać jakieś datki za nasze filmy i tak dalej, żeby to nie było tak do końca za darmo. Jest też podany numer konta, na które możecie przesyłać jakieś drobne datki. Nie mówię tu o jakichś kurwa setkach czy tysiącach, bo to dla nikogo nie jest potrzebne. Po co, słuchajcie, nam są potrzebne te pieniądze? Pieniądze są potrzebne po to, żeby realizować jakieś nowe projekty, czyli na przykład iść w teren z filmami. Na przykład jest projekt Rozpalanie ogniska, gdzie oni będą musieli każdy oddzielnie rozpalić ognisko. No i każdy po swojemu upiec kiełbasę. No ale żeby upiec tą kiełbasę, to ją trzeba mieć. A niestety ani jeden, ani drugi nie ma zbytnio dużo pieniędzy, żeby takie kiełbasy kupować. Po to tylko, żeby nagrać dla was film. Więc to jest jeden projekt. Następny projekt to jest taki, że zaczniemy robić wycieczki w terenie. Czyli zaczniemy wyjeżdżać gdzieś na jeden dzień tylko, bo ponieważ wiadomo, jest piesek u pana Kononowicza i pan Kononowicz nie może się zerwać na 2-3 dni. No ponieważ nie będzie miał kto nakarmić pieska. Więc wycieczki to tylko wypadają jednodniówki. Rano wyjeżdżać i wieczorem wracać. No i będzie to projekt Warszawa, będzie to projekt Augustów, będzie to projekt Ełk, będzie to projekt Giżycko. Ale na to też trzeba pieniądze, wiadomo, trzeba kupić bilety, trzeba jakoś tam dojechać, trzeba stamtąd wrócić, trzeba tam coś zjeść. Ja już nie mówię o sobie, bo ja to tam sobie poradzę, ale chodzi mi głównie o tych dwóch panów, czyli pana Kononowicza i pana Wojciecha Suchodolskiego. Jeżeli chcecie takie materiały, no to mus nie mus. Ci, którzy lubią ten kanał, który prowadzę, no to trzeba coś jakoś wspomóc, żeby takie filmy realizować. Bo jak nie będziecie wspomagać, no to większość filmów skończy się w domu u niego albo na podwórku, gdzie w końcu zawieje nudą. I nie będzie to już takie ciekawe. No. Dlatego mówię, ja was nie proszę. Kto chce, niech da. Kto nie chce, niech nie da. Kto chce, niech ogląda. Kto nie chce, niech nie ogląda. Na przykład dziwię się ludziom, którzy oglądają, a potem psioczą. To jest bez sensu. Ja nikogo nie zmuszam do oglądania naszego kanału, naprawdę. Ja robię to dla przyjemności. Pan Kononowicz też się przy tym świetnie bawi. Również pan Major też się dobrze przy tym bawi. I nie robimy tego, właściwie to robimy to dla was, no, żebyście mogli sobie obejrzeć, poprawić sobie humor. Niektórzy mogą się wkurwić, a inni mogą poprawić sobie dobrze humor. No, to wiadomo, wszystkich ludzi nie zadowolimy, no, bo to nie da się tak. Ja już wiem, jak to jest, jak to działa, więc wiadomo, że wszystkich ludzi nie zadowolimy, nie mamy szans nawet. Jedni będą psioczyć, drudzy będą klaskać, no. Ale ci, co klaszczą, to przynajmniej niech wrzucą po dwójaku czy coś. Czy po piątaku, zawsze będzie na tą kiełbasę, może będą na te bilety się nazbiera do tej wyjazdu do Warszawy na wycieczkę, czy nawet na te bilety dla nich się nazbiera na wyjazd gdzieś do Augustowa, żeby pochodzić i trochę nagrać ciekawych, śmiesznych materiałów, na przykład jak się pan Kononowicz kąpie czy coś, czy w ogóle umie pływać, bo nawet nie wiem tego. I to tylko o to chodzi. Naprawdę ja tu nie apeluję o jakieś kurwa wielkie datki, bo to bez sensu jest, nie? Ale jak, skoro sami żeście podali pomysł, żeby założyć ten Patronate'a, którego założę jutro, tak jak mówiłem, no to życzę wam powodzenia, wspomagajcie je. A my na pewno to jakoś wykorzystamy, na pewno nie będzie to kurwa gdzieś wrzucone w kieszeń jednej osobie i tam sobie pójdzie ktoś, bo mamy dobry układ z panem Kononowiczem, czyli ja, redaktor Meksikano, pan Kononowicz i pan Wojciech Skłodowski, mamy układ dobry i to na pewno nie będzie wrzucone w błoto pieniądze. Zawsze coś tam wymyślimy, nie? No i to tyle. Pozdrawiam, no i dzisiaj będą nowe materiały. Na razie, trzymajcie się.